Panie trenerze, jak pan oceni derbowe spotkanie z Raciborzem w wykonaniu Rybnika? No, z pewnością mogliśmy zagrać ciut lepiej. No, wiele, wiele sytuacji nie wykorzystaliśmy, ale też trzeba przyznać, że Raciborzanie poczynili spory progres w stosunku do ostatniego meczu. Także no, ja się cieszę z wygranej i z tego, że udało nam się szczęśliwie skończyć ten sezon i dzisiejszy mecz bez kontuzji. Również niestety wczoraj podczas meczu z Czeladzią jeden z zawodników doznał poważnej kontuzji, także najbardziej cieszę się z wygranej. No, wiadomo, że gra mogłaby być ciut lepsza. Pierwsza kwarta, zarówno druga, to jednak była wasza przewaga, dosyć znaczna. W trzeciej, czwartej troszeczkę przewaga po stronie Raciborza. Tak, no jeszcze na początku trzeciej kwarty wypracowaliśmy sporą przewagę i później graliśmy niekonsekwentnie. To sprowadziło na nas kłopoty w postaci tego, no, że Racibórz zaczął nas dochodzić, a w końcówkach bywa różnie. Nie? Decyduje często szczęście, często jedna skuteczna akcja. No, tak jak mówię, cieszę się, że udało się skończyć ten mecz pomyślnie. Mieliśmy też małą rotację, byliśmy w ośmiu. Tak jak mówię, wczoraj graliśmy zaległe spotkanie, także czuliśmy go gdzieś tam w nogach. Być może z tego wynika, że właśnie trzecia i czwarta kwarta, czy też końcówka meczu była słabsza w naszym wykonaniu. Być może po prostu zwyczajnie zabrakło energii. Jeżeli chodzi o pana zespół, jakie były takie dodatnie cechy, z których jest zadowolony trener? No, na pewno postawa młodych zawodników. Tutaj Macieja Krakowczyka i Tomasza Tomanka, którzy z zespołem juniorów awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Polski i tutaj w tym meczu potwierdzili, że, no, że rokują. Oprócz tego w miarę nieźle wprowadził się Beniamin Jurgaś i Krzysztof Zarankiewicz. Adam Białdyga zagrał ciut poniżej swoich normalnych możliwości, natomiast Rafał Chrobok no, tutaj wykonał kawał roboty, kryjąc lidera gospodarzy, grając przez 40 minut. Także no, jeśli chodzi o wyróżnienia, to może na tym bym zakończył.